Cześć, Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. Jest sobotni poranek, co oznacza, że zaprezentuję Wam, co ostatnio udało mi się wypożyczyć w bibliotece w Bielsku-Białej i na koniec będzie jeszcze mały bonus. Ale zacznijmy po kolei. Pierwszy komiks to Geiger, autorstwa Jeffa Jonesa i Garego Franka, od wydawnictwa Nagle Komiks, miękka oprawa. Komiks ten wypożyczyłem w Książce Beskidzkiej w Bielsku-Białej w sekcji dla dzieci przy ulicy Słowackiego. Jak sobie popatrzymy, no przede wszystkim, co się wrzuca w oczy, to rysunki Garego Franka. Bardzo lubię twórczość tego artysty, szczególnie jak współpracuję z Jeffem Jonesem. Chociażby Batman Ziemia 1, chociażby Zegar Zagłady, z tego co pamiętam. Chociażby niektóre tomy, chyba, a teraz się zastanawiam, nie, z tego co pamiętam to tak, Supermana z Action Comics, chociażby Superman i Legion Superbohaterów, czy Braniak. No, wygląda to ładnie. Czy tu są jakieś materiały dodatkowe? Jakieś inny styl graficzny na sam koniec. Tutaj coś jest i też jest jakaś rzecz. Wydawnictwo Image w oryginale, miękka oprawa. Książnica Beskidzka, sekcja dla dzieci. To był jest pierwszy komiks. Drugi komiks. Były elfy, tom pierwszy Krasny Ludów na moim kanale, więc teraz naturalna konsekwencja, wydawnictwo Egmont, drugie tomy. Krasnoludy, Ordo z Bractwa Monety. Tu mamy ten większy format, czyli format A4 ze skrzydełkami, miękka oprawa. Wydawnictwo Egmont, tak jak już powiedziałem. Biblioteka Główna, tak jak tom pierwszy. Teraz jesteśmy wśród Krasnoludów i widzimy, że graficznie jest to fajnie, nawet jakiś smok tu się pojawił. Albo smog, albo smokopodobne coś. No, wygląda intrygująco. Wygląda intrygująco. I na koniec, tak jak zawsze, mapka świata. Ordo z Bractwa Monety. Elfy. Honor leśnych elfów. I tu mamy już zmianę stylistyki. Ojej, kolejna fantastyczna grafika. Oła. Spójrzcie sobie na te kadry. Konkretnie. Tutaj mamy sytuację z elfami leśnymi. I taka istotna sprawa, że te serie nie są jakby jedną opowieścią, ponieważ każda z tych, nazwijmy, wśród serii elfów i wśród serii krasnoludów są podserie. Czyli tu mamy o leśnych elfach. Wcześniej były elfy wodne, czyli te niebieskie. W krasnoludach było Bractwo Kuźni, jeśli dobrze pamiętam. Tak, Bractwo Kuźni Kowale, a teraz mamy Bractwo Monety. No, tutaj mamy elfy leśne, były wodne. O, a to niespodzianka. Nie ma mapki. Czyli co, jakby historia była dłuższa? To jestem zaskoczony. Tego się nie spodziewałem. Intrygujące. Dobra, Biblioteka Główna. Kolejna rzecz to jest wydawnictwo Scream. Meta Baron, tom czwarty zbiorczy, zawierający dwa tomy, czyli Adal Benkart i Dargona Protostrażniczka. Alejandro Chodorowski jest autorem scenariusza, w ogóle stworzył tę serię. Pamiętam, że czytałem, nawet nie tyle, tutaj mam fajnie zaznaczone. Chodorowski stworzył koncept, czy w ogóle serię, natomiast ten album, że odpowiedzialny jest Jerry Flisem. Czy Jerry? Ciężko powiedzieć. I mamy tutaj świat Metaborona. Science fiction. Klasyczne. Duży bardzo format. Jak zwykle widzę fenomenalne rysunki. No i ciekawe mnie, jak to się będzie czytało. Czytałem te poprzednie tomy, bo są dostępne w bibliotece. I teraz tak, jeśli chodzi, to są okładki, jeżeli chodzi o to, z tego co pamiętam, jest w bibliotece. Kasta Metabaronów też i Technokapłani też będą w bibliotece. Więc troszeczkę jest tych komiksów z tego świata dostępnych, więc Biblioteka Główna, spokojnie możecie się udać. Oraz Ser Pieri, Ludzie z Pogranicza, też wydawnictwo Scream, też ogromny format. I co to jest? Tu mamy chyba komiks Czarni i Bieli. I tak. To jest jakiś western.
ciekawie wyglądający. Taka klimatyczna kreska. Wygląda na klasyczny western. Nie słyszałem wcześniej o tej pozycji, więc nic więcej nie powiem przed przeczytaniem. I tak jak ostatnio zaznaczałem na takim sobotnim nagraniu, nie każdy komiks, nie każdą książkę będę recenzować. Dobra, te 5 komiksów ostatnio wypożyczyłem, czyli Geiger, Elfy Krasnoludy, Serpeni oraz najnowszy Metabaro. No dobra, to co jest tą niespodzianką? Horga, ale nie komiks. A mianowicie, wydawnictwo Dark Rabbit jest to wydawca, który wydaje różne gry fabularne. Gry RPG. I na moim kanale możecie znaleźć taką rozmowę odnośnie gry Herosi kontra Potwory. I teraz mamy grę fabularną w świecie Thorgala. I będę opisywał troszeczkę, jak, z czym to się je, jak to wygląda. Na razie tylko możemy sobie tak przejrzeć, jak wygląda taki starter. Bo rusza teraz zbiórka na ufundowanie podręcznika. Na razie mamy tylko taki starter, żeby sobie przyjrzeć się, co tu może być. No, wygląda to ładnie. Bazuje oczywiście na rysunkach Grzegorza Rasińskiego. I bardzo jestem ciekawy, jak się to będzie grało. Dobra. Jak jesteście zainteresowani czymś więcej, to możecie też pytać w sklepie Gnom w Bielsku-Białej przy ulicy Szkolnej. Też tam będzie Szkolna 5A. To jest wydawnictwo Dark Rabbit i także Gnom w tym samym adresem. Tutaj macie odnośnie twórców, autorów gry, jakby kogoś interesowało, i kontakt, i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli jesteście zainteresowani, to za jakiś czas o tym starterze powiem coś więcej. To by było na tyle w tym sobotnim nagraniu. Trzymajcie się, cześć!